Dziękuję bardzo. Szanowne koleżanki i koledzy, bardzo dziękuję za miłe zaproszenie i miłe przyjęcie. Rzeczywiście 3 lipca stuknęła mi, jak się mówi, 70. Ale po pewnej chwili tworzliwej refleksji dochodzę do wniosku, że ta okoliczność też ma swoje dobre strony. Na przykład w Warszawie mogę korzystać z usług środków komunikacji publicznej całkowicie bezpłatnie. Mogę też przestać gryźć się w język i mówić to, co naprawdę sądzę i co naprawdę czuję. A jak o czymś zapomnę, to zawsze mogę złożyć na kart mojego wieku. Mogę też dalej obserwować z życzliwością wysiłki mojej żony, która dalej zamierza mnie wychowywać i uszlachetniać. A szczególnie sobie to cenię, bo poznałem moją żonę, jak miała 16 lat, ja 19. Jesteśmy taką szkolną miłością. Ona wtedy już starała się o moją rękę z powodzeniem, jak widać. No i razem ze swoją małżonką zamierzam jeszcze jak najdłużej razem przejść przez te dni, które nam los pozostawił. No ale wracając do spraw, które nas pewnie nurtują, wszystkich dotyczących pytań, co będzie w naszej pięknej Polsce dalej, co się zdarzy w Europie, na świecie, jak oceniamy to, co w tej chwili się dzieje. Chciałem zacząć od tego, że na pewno Polska i Europa znajduje się, także i świat, znajduje się w dość ciekawym, ale i trudnym momencie. Wydawało się, że świat, Unia Europejska przez lata dostatecznie się ustabilizowały. Tymczasem co chwila widzimy nowe zjawiska, nowe procesy, które swoimi skutkami będą przysparzać nam pewnie jeszcze niejednego zaniepokojenia czy niejednych refleksji. Świat jest w fazie dynamicznych przemian, tak samo Europa i tak samo Polska. W tym okresie z woli wyborców rządzi w Polsce prawica spod znaku Prawa i Sprawiedliwości. Ja osobiście uważam, że trzeba wszystkie ugrupowania polityczne oceniać po faktach. Tutaj przed chwilą dziennikarze pytali mnie, co sądzę na przykład o programie 500+. Dobrze sądzę. Wbrew temu, co się często mówi, zwłaszcza w Warszawie, jak się krytykuje ten program, czy wręcz z niego szydzi, jest w Polsce wiele tysięcy ludzi, dla których te pieniądze będą oznaczały trochę mniej kłopotów niż do tej pory. Trochę więcej nadziei niż do tej pory. Trochę więcej szans niż do tej pory. A my, ludzie lewicy, musimy przede wszystkim pytać się, jak decyzje i rozmaite metody rządzenia wpływają na życie ludzi. Gdybyśmy dysponowali takimi pieniędzmi jak teraz, a przypomnę, że kiedy SLD rządził po raz ostatni, nie byliśmy w Unii Europejskiej i nie mieliśmy tych 300 miliardów złotych, które napłynęły od 1 maja 2005 roku, to takie programy byśmy oczywiście też stosowali z nadzieją, że pomożemy naszym obywatelom. Tak samo inne zapowiedzi socjalne i społeczne, podwyższenie kwoty wolnej od podatku, ustanowienie minimalnej płacy godzinowej, podwyższenie przeciętnego wynagrodzenia, powrót do
wieku emerytalnego, który kiedyś był, czy podwyższenie najniższych emerytur. To są kwestie z naszego programu. Ja osobiście w imieniu SLD w poprzedniej kadencji Sejmu wielokrotnie mówiłem o tych kwestiach, proponowaliśmy takie właśnie rozwiązania i gdybyśmy dzisiaj byli w Sejmie, to byśmy je popierali oczywiście. A gdybyśmy mieli większość, to byśmy je wdrażali. Jednym słowem, kto jak kto, ale my, Lewica, musimy mieć wyczulony słuch na ludzkie potrzeby i niezależnie kto je realizuje, czy z tej strony sceny politycznej, czy z tej strony sceny politycznej, mówić o tym z uznaniem i zapowiadać, że jeżeli w przyszłości będziemy mieli jeszcze możliwości rządzenia, co głęboko zresztą wierzę, to będziemy realizowali takie programy. Natomiast to wszystko, co dotyczy, co jest autorstwa PiS-u, a dotyczy innych kwestii dotyczących sposobu traktowania demokracji, czy procedur sejmowych, to co jest związane z naszą polityką zagraniczną, ze stosunkiem do Unii Europejskiej, to oczywiście budzi moją krytykę, ale jak sądzę, na pewno Państwo będą o to pytać, to będę miał okazję, żeby do poszczególnych kwestii się bardziej szczegółowo odnieść. Czy SLD w tych trudnych czasach ma jeszcze jakieś szanse? No to zależy od nas, od ludzi SLD, od tego, jak jesteśmy w stanie zainteresować naszą działalnością obywateli, obywatelki Rzeczypospolitej. Na ile sojusz będzie stwarzał zapotrzebowanie społeczne na swoje istnienie. Bo partia polityczna jest tak długo, jak jest na nią zapotrzebowanie społeczne. Jak nie ma, to taka partia schodzi ze sceny. Nie mogę odpowiedzieć na pytanie, o które dzisiaj też proszono mnie o odpowiedź, w jakim kształcie sojusz będzie szedł do kolejnych wyborów, czy samodzielnie, czy jakiejś koalicji. Najbliższe wybory parlamentarne dopiero za 3 lata, wiele się jeszcze może zmienić, ale niezależnie od tego, jaka droga zostanie wybrana, to nie powinniśmy tego czasu zmarnować, tylko starać się, aby prezentować do opinii publicznej nasze dobre pomysły, przekonywać tych, których można przekonać, być obecnym w rozmaitych strukturach społeczeństwa obywatelskiego, strukturach społecznych, samemu zakładać rozmaite stowarzyszenia, fundacje, organizacje, które są w stanie zainteresować ludzi i być gotowym na kolejne sprawdziany, które będą miały miejsce. Najpierw wybory do samorządów lokalnych, później do polskiego parlamentu. Ja osobiście jestem przekonany, że to, iż sojusz nie jest obecny w tej kadencji w Sejmie, to jest jednokadencyjny incydent. I zresztą możemy pytać naszych obywateli, czy uważają, że Sejm z SLD, bez SLD jest lepszy niż Sejm z SLD. Myślę, że odpowiedź będzie prosta. Oczywiście, że Sejm z SLD jest lepszy. Z każdego punktu widzenia, chociażby z uwagi na wielki potencjał intelektualny, który wśród naszych koleżanek i kolegów zawsze był, jest i będzie. A teraz, koleżanki i koledzy, jestem do waszej dyspozycji. Pozwólcie państwo, że potraktujemy to teraz jako rozmowę z naszym premierem. Dlatego już w tej formie na siedząco ja pozwolę sobie zadać pierwsze pytanie, a później poproszę państwa. Mianowicie, panie premierze, jak pan ocenia z własnego doświadczenia rządowego, sejmowego różnicę między sprawowaniem władzy przez pana, a przez teraz rządzącą koalicję, a właściwie jednopartyjne rządy PSL? Co ja mówię? Najkrócej rzecz ujmując, powiedziałbym, teraz więcej wolno, bo kiedy
ja byłem szefem rządu, to naszym najważniejszym celem strategicznym było zakończenie negocjacji z Unią Europejską, podpisanie traktatu akcesyjnego, przeprowadzenie referendum, w którym Polki i Polacy mogli ujawnić swoje poglądy na temat wejścia do Unii Europejskiej, no i doprowadzenie do tego, iż nasza ojczyzna Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Żeby to wszystko z powodzeniem zrealizować, musieliśmy pamiętać, że to nie Unia Europejska chciała wstąpić do Polski, tylko Polska chciała wstąpić do Unii Europejskiej. I to nie Unia miała dostosować swój system prawny do naszego, tylko my musieliśmy dostosować nasz system prawny do standardów Unii Europejskiej, co wymagało wykonania gigantycznej pracy. Jak dobrze pamiętam, w Sejmie trzeba było uchwalić, znowelizować gdzieś około 300 ustaw i innych aktów prawnych. Więc tym głównie byliśmy zajęci, jeżeli chodzi o relacje między nami a Unią Europejską. Dzisiaj nie ma takiego zadania. W ogóle często, jak spotykam się ze studentami nauk politycznych, to oni stawiają taką tezę, że właściwie rzecz biorąc, dzisiaj trudno postawić przed sobą jakiś cel, który mógłby być tak porywający, jak te, które zostały zrealizowane. Bo proszę pamiętać, że od 1989 roku w Polsce dokonała się bardzo głęboka transformacja. Zbudowaliśmy państwo demokracji parlamentarnej, gospodarki rynkowej, niezależnych samorządów terytorialnych. Wprowadziliśmy Polskę do Paktu Północnoatlantyckiego i do Unii Europejskiej. Więc często ci młodzi adepci sztuki politycznej pytają mnie, no dobrze, no i co właściwie teraz, jak już wszystko zostało zrobione? No oczywiście nie wszystko, dlatego że ten okres od 1989 roku to nie tylko same sukcesy, to także olbrzymi, często nie do zniesienia ból transformacji. Tutaj w Radomiu też, przecież jak popatrzymy na historię transformacji, to też łez i potu nie brakuje. Więc tak jak w tamtym czasie głównie myśleliśmy o państwie, jak w drugiej kolejności myśląc o społeczeństwie, to teraz trzeba myśleć przede wszystkim o społeczeństwie, a w drugiej kolejności o państwie. O społeczeństwie, czyli o każdej rodzinie, o każdym obywatelu. No i mi się wydaje, że jest jeszcze taki jeden cel, który mógłby ogniskować uwagę wszystkich sił politycznych w Polsce i mógłby stanowić pewną okazję do jednoczenia wysiłków. Otóż chodzi po prostu o to, żeby jak najszybciej Polska osiągnęła taki poziom życia i bezpieczeństwa socjalnego dla swoich obywateli, jak najwyżej rozwinięte państwa zachodniej cywilizacji. Jednym słowem, żeby Polak żył na takim poziomie i miał taki dostęp do podstawowych usług publicznych, jak Francuz, Niemiec, Włoch czy obywatel Wielkiej Brytanii. Tak jeszcze nie jest. I dokładnie nie wiadomo, kiedy osiągniemy ten poziom. Nie chcę Państwa męczyć liczbami, więc tylko jeden wskaźnik. Otóż, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, to polski produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca liczył mniej więcej 42-43% przeciętnego poziomu w Unii Europejskiej. 42-43%. Dzisiaj to jest 67, 68.
a tam jest 100%. I długo jeszcze nie będzie. Jak szybko osiągniemy te podstawowe wskaźniki dla państw zachodnich, zależy od tempa naszego rozwoju, od wzrostu PKB. Jeżeli nawet rządzący chwalą się, że w tej chwili osiągamy ponad 3% wzrostu PKB rocznie, to jest stanowczo za mało. Kiedy kończyliśmy w 2004-2005 roku rządy SLD, to rozwijaliśmy się na poziomie 5% PKB. Bo potrafiliśmy po prostu wprowadzić gospodarkę na szybką ścieżkę wzrostu gospodarczego. Można powiedzieć, prawica może w Polsce rządzić, bo rządzi, tylko my, lewica, musimy najpierw na to zarobić. I tak zawsze było w okresie 93-97, a potem 2001-2005. Więc tutaj można by szukać porozumienia między wszystkimi siłami politycznymi, zdając sprawę tak. Musimy mnożyć wysiłki, żeby Polacy osiągnęli jak najszybciej dostatek porównywalny z poziomem życia w najwyżej rozwiniętych państwach europejskich. Bo chyba nikt nie jest gotów, żeby to zakwestionować, tak? To wtedy miałoby szereg bardzo pożytecznych skutków. Po pierwsze, Polacy nie uciekaliby za chlebem gdzie indziej, skoro ten chleb, tak samo posmarowany i tak samo pachnący, mieliby tu, na polskiej ziemi, pod polskim niebem. Można oczywiście się zrzymać, że 1-2 miliony, przede wszystkim młodych Polek i Polaków wyjechały z Polski. Ale przecież ich się metodami administracyjnymi nie zatrzyma. Oni mogą wrócić, a w każdym razie przestać wyjeżdżać tylko wtedy, jeżeli pomyślą sobie, że właściwie Polska im gwarantuje to samo, co Wielka Brytania, Francja, Włochy i tak dalej, i tak dalej. Więc jest taki problem. Tak bym go określił. Konieczność wejścia na taki poziom dostatku i życia, jak w innych krajach Unii Europejskiej. No i myślę, że sojusz, jak będzie mógł w Sejmie wysuwać jakieś ciekawe propozycje, to taki program przedstawi. Z nadzieją, że inne siły polityczne też go poprą. Dziękuję. No proszę, kto ma z Państwa pytania? Zróbmy taką turę. Pierwsze trzy pytania oddaję z powrotem mikrofon. Panu premierowi. Panie premierze, może najwyższy czas, żeby lewica przestała używać tego słowa transformacja, który służy do zakłamywania tego, co się w Polsce stało, bo demokracja to nie odda się kapitalizm. Mówmy, lewica powinna mówić głośno o przywróceniu kapitalizmu wbrew woli społeczeństwa. Demokracja jest jedno, kapitalizm jest drugie. Społeczeństwo polskie nie chciało kapitalizmu, zostało mu narzucone. To jest pierwsze. W związku z tym nie używajmy tego słowa, szczególnie lewica nie powinna. Bo lewica ich sobie używa. Druga rzecz, panie premierze, to nie jest prawda, że sam rozwój, czy przyrost PKB powoduje wzrost bogactwa całego społeczeństwa. Wszelkie statystyki w Unii, i nie tylko w Unii, pokazują, że to najbogatsze grupy, a w Polsce to widać statystycznie, przechwytują większą część przyrostu PKB. Do nich nie trafia. I trzecia sprawa, to, o czym pan pięknie mówił, dlaczego przed tymi wyborami SLD z tym nie wystąpiło? Przywrócenie, wcześniej była mowa i wskaźniki nam pięknie rosły. Przywrócenie w roku starego, wieku emerytalnego, płacy minimalnej i tak dalej. A jak doszło do wyborów, to lewica nic o tym nie mówiła. Nie trzeba, bo wystarczyło 5 haseł. Przywrócenie wieku emerytalnego, minimalna płaca, minimalna stawka za godzinę, jeżeli chodzi o inne prace. A te 500 też można było? Też można. Skoro pan teraz popiera, to dlaczego przewodniczący SLD by tego nie zgłosić? Dziękuję. Dobry. Panie premierze, panie przewodniczący. Do końca marca
tego roku jeździłem do Warszawy. Tam pracowałem w ubezpieczeniach. Wielokrotnie w środkach komunikacji pociągu jadącym z Radomia do Warszawy, czy odwrotnie, słyszałem na ten temat, że Lewica, czyli SLD, przeprowadziło się z rozbrat na złoto. Tyle, że jest jeszcze pytanie tego rodzaju, które właśnie w tych rozmowach komunikacji słyszałem. Partii są potrzebne pieniądze. A gdzie są pieniądze za sprzedany rozbrat? Bo przecież bez pieniędzy nie ma możliwości ani rozwoju, ani wykonywania, powiedzmy, prawie żadnych działań zmierzających ku temu, żeby z powrotem SLD wróciło do Sejmu. Dziękuję. Dzień dobry, panie premierze. Chciałam spytać, zadać takie jedno pytanie, może w nawiązaniu właśnie do pierwszego pytania tutaj pana, ale wiążące się troszeczkę jest z przeszłością przedwyborczą, czasem przedwyborczym. Teraz jak widzimy przyszłość i samego SLD, i ogólnie polskiej lewicy. Przed wyborami i w trakcie wyborów zarzucano ogólnie polskiej lewicy, że przez ostatnie lata za bardzo skupiła się na kwestiach światopoglądowych i dlatego za mało na tych właśnie kwestiach socjalnych. W tym momencie mamy taką sytuację, że rząd sprawuje PiS i zaczynają stopniowo realizować te postulaty socjalne, które powinny być były wcześniej, że tak powiem, naciskane jako główne przez polską lewicę. I to można tak powiedzieć, że polska lewica odpłynęła przez kwestie światopoglądowe, ale teraz, patrząc na przyszłościowo, na kolejne wybory, jeśli PiS będzie realizować te wszystkie postulaty socjalne, to czym polska lewica chce zachęcić przyszłych wyborców do tego, żeby zagłosowali właśnie na SLD, na polską lewicę, a nie na PiS, skoro PiS zacznie wszystkie socjalne postulaty realizować? Dziękujemy. Proszę Państwa, to co Państwo przed chwilą usłyszeli o tych kwestiach socjalnych, ja mówiłem do znudzenia w kampanii wyborczej, przy każdej okazji, w telewizji, w radiu, na takich spotkaniach. Jeżeli Państwo zajrzą do programu wyborczego SLD, czy potem Zjednoczonej Lewicy, to tam wszystko odnajdziecie. To, co Pan mówi, jest co najwyżej dla mnie przykładem, że być może nie byliśmy w tym wszystkim dostatecznie aktywni, albo też wiarygodni. Ale kwestie społeczne i socjalne, te właśnie wymienione przeze mnie, były artykułowane przy każdej okazji. Oprócz jednego, 500+, bo mieliśmy inną koncepcję, nazwaliśmy ją premią obywatelską. To było tak pomyślane, że po każdym roku budżetowym 1/3 przyrostu PKB byłaby wypłacana jako premia bezpośrednio obywatelom, każdemu obywatelowi, niezależnie od wieku, od zatrudnienia i tak dalej, i tak dalej. To przypominało te 500+, ale nazywaliśmy to inaczej. Jeżeli chodzi o kwestię transformacji, no możemy się oczywiście wspierać, czy to jest dobre słowo, czy to jest złe słowo. Tak czy owak, proszę Państwa, proszę pamiętać, że ta zasadnicza zmiana ustrojowa, która miała miejsce w 1989 roku i dokonana 4 czerwca, nie była żadnym przymusem. Polacy tak wybrali. Tak sobie obywatele ówczesnej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej postanowili zmienić swoje życie. I 4 czerwca, nie chcę tutaj przypominać wyniku wyborów, jakie miały miejsce. 4 czerwca niewątpliwie obóz solidarnościowy był zwycięzcą tych wyborów. Ta nowa władza nie wzięła się z księżyca, nie wzięła się z jakiegoś przymusu.
To jest dobrowolny wybór Polek i Polaków. I jak dzisiaj ktoś się na to zżywa, to niech sobie przypomni, jak wtedy głosował 4 czerwca 1989 roku. Potem to już były tylko skutki. My jako Lewica rządziliśmy 2 razy. 93-97 i 2001-2005 staraliśmy się ułagodzić te skutki. To znaczy wprowadzać do mechanizmów rynkowych, czy jak pan woli, gospodarki kapitalistycznej, segmenty osłonowe, które zmniejszały dolegliwość tych przekształceń. Ale przecież podstawowy blok zmian i reform, które zmieniły polską gospodarkę, dokonał się przed objęciem władzy przez SND. To był rok 90 i 91, tak zwany plan Balcerowicza 2011. Coś tu jeszcze miałem. Przepraszam, pani pytanie, do czego dotyczyło? Co będzie w przyszłości, tak? Jak już PiS wszystko zrealizuje. Otóż, proszę państwa, wdzięczność wyborców jest bardzo krótka. Poza tym, to co dzisiaj jest, nazwijmy to, ewenementem, za rok będzie normą. Specjalnie już nikt się tu nie będzie ekscytował. Wróćmy jeszcze do tego 500+. W ustawie budżetowej trzeba było te wydatki uwzględnić. W tym roku to jest jakieś 18 miliardów złotych, bo to nie jest cały rok kalendarzowy, ale w przyszłym to będzie już 21-22 miliardy złotych. Co więcej, to już jest nowy wydatek sztywny, to znaczy trzeba będzie go powtarzać w kolejnych budżetach. Bo nie sądzę, żeby znalazł się jakiś rząd, który z tego zrezygnuje. Chociaż może jakiś szalony rząd się znajdzie kiedyś w przyszłości. Więc trzeba za każdym razem już znaleźć te pieniądze, tak? Tylko, że tak jak dzisiaj te 500+ jest czymś niezwykłym, to za rok będzie normą. Każdy będzie uważał, no i co z tego? No należy mi się. Tylko w czym rzecz? Tak samo jak z wieloma innymi przypadkami. Więc jeśli PiS zakłada, że w ten sposób pozyskuje wdzięczność dozgonną, to się bardzo głęboko myli. Myśmy też to przećwiczyli parę razy i wiemy, jak zachowania społeczne wyglądają. A poza tym dodatkowa porcja jedzenia czasem wzmacnia apetyt. Pojawią się nowe pomysły socjalne, a też być może uwaga społeczeństwa skieruje się na inne kwestie. Już właśnie bardziej natury światopoglądowej czy międzynarodowej, gdzie SLD musi mieć bardzo wiele do powiedzenia, żeby móc zainteresować obywateli Rzeczypospolitej. Także nawet za pomocą takich dobrych rozwiązań socjalnych władza PiS-u nie będzie trwała do końca świata. Dziękuję. Panie premierze, ja jestem zdziwiony, chyba większość Polaków, że te zjawiska, które mają dzisiaj miejsce w naszej gospodarce szczególnie, są bardzo krytykowane. Ja mam takie usprawiedliwienie, że w tym okresie przeszłym stworzyliśmy, o czym wspominał pan, takie prawo, które służy tym nieuczciwościom, tym przekrętom. Ja bym pana prosił, gdyby pan mógł się tym wysłużyć, żeby to zjawisko trochę sprawdzić, choćby od pierwszej ustawy, która dotyczyła ochrony przemysłu tekstylnego, obuwia. I to jedna sprawa, a drugi temat,
który zaprzeczał temu, to ustawa o tym, żeby dopuścić do handlu na znanych warunkach to towarzystwo zwane tymi wielkimi obszarami handlowymi. Ja daję sobie głowę, że na początku mogło to mieć miejsce i trzeba było może stosować, ale dzisiaj powinniśmy z tych racji rezygnować, ponieważ o tym mówią rządzący, mówi dzisiaj obecny dyrektor radia i telewizji i inni znaczący w naszym życiu. Ja mam pełne uznanie, to co już powiedział kolega prowadzący to nasze spotkanie, do pańskiej działalności i osobiście do takiej wielkiej pańskiej sprawności politycznej. Ja panu dedykuję taką książeczkę, którą napisałem w stanie tym urlop emerytalnym 10 i nazywam pana tam wprost geniuszem tej politycznej woltyżerki, bo jak się otwiera telewizor, jeśli pan występuje, ja pierwszy raz używam takiego pochwalnego tekstu, to chcę się pana słuchać. Ostatnio z takim wielkim otwarciem gęby to słuchałem pańską kandydatkę na prezydenta, panią Ogórę. Ją należałoby dla naszych tutaj potrzeb bardzo wykorzystać. Tam było obok niej 5 dziennikarzy. Wszyscy oglądali się na nią. I całe to absolutorium znane, to w taki sam sposób się zachowywało. Pytanie mam takie. Europa cenna, potrzebna, trafny pański strzał, ale co by pan powiedział o takim temacie, poszerzanie tego zjawiska o ludzi, którzy mieszkają u nas, na terenie Rosji i tak dalej, którzy mają swoją określoną nazwę i czy by ich tutaj nie sprowadzić, a jeśli o ponad 500 000 000 sprowadzić ich do jakiejś organizacji, która by pomogła nam w rozwoju tej przestrzeni kulturalnej, a szczególnie handlowej. Proszę, to jest zapraszam. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Za chwileczkę. Tutaj profesor. Jeszcze nie pora, że tak powiem, zamykać drzwi. Żoły trudniej. Zaczynaliśmy na początku 90 roku z Waldkiem Kaczmarskim w małym pokoju na Słowackiego. Było nas znacznie więcej. Sądzę, że wiele się udało. Również z Radomiem mieliśmy swoje 5 minut. Nikt dzisiaj nie zauważył, że jeśli by nie 93, potem 2000 rok, to wielu z nas nie miało pracy i wiele innych. Z całą pewnością nie odnieśliśmy jakichś większych sukcesów, ale to też trzeba cenić. No i z drugiej strony zażartuję sobie, skoro nasz przeciwnik polityczny realizuje nasze lewicowe hasła socjalne, to powinniśmy się cieszyć. I cieszylibyśmy się na pewno, jeśli temu nie towarzyszył ordynarny zaduch. To jest po prostu powrót do średniowiecza, co się nam proponuje. To będą skutków wolności, aborcji i innych nie odrobimy przez najbliższe lata. I myślę, że z całą pewnością każda partia powstaje po to, żeby zdobyć władzę, żeby realizować własny program. Ja myślę, że też powinniśmy się jako lewica przeciwstawić w Europie takim podbijaniu wojennego bębenka. Już jak otwieram lodówkę, to boję się, że Putin zaraz przemówi. Jakby słuchał radio i telewizji. Gorzej, ja słucham lewicowych polityków i też to samo. Proszę zwrócić uwagę, kto komu stawia zabawki, rakiety u granic. Dlaczego lewica tak ostatnio, pan minister Zemke,
tak się cieszy, że kupił F-16. Ależ jesteśmy, prawda, potęgą. Teraz kupimy za 1,5 miliarda helikoptery. Też będziemy tu w Europie tak już bardzo, bardzo znani. Przecież to są, dalej będziemy średnim państwem i lepiej by te pieniądze przeznaczyć właśnie na cele socjalne. I o to chciałbym się upomnieć, żeby moja lewica nie powtarzała tej sztampy propagandowej prawicy. I myślę, że jest szansa. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Panie premierze, mnie chodziło o związek Słowian Europy. Ponad 500 000 Związek Słowian Europy. Słyszymy tutaj wszyscy, jak przeważająca ilość z nas zwraca się do pana Millera, premierze. Ja chciałbym mieć do czynienia nie tyle z premierem, co z przewodniczącym lewicy, człowiekiem bogatym w doświadczenia lewicowe. Mówimy tu o wielkiej polityce, ale ta wielka polityka to zaczyna się w zasadzie na naszym podwórku. Jeździ pan po całym kraju. Wie pan, jak wygląda ta lewica, czy pan nie wie? Co się w ogóle dzieje? Co to znaczy lewica, co to znaczy SLD, co to znaczy wyborcy? Bo to są rzeczy nietożsame. Wielu z ludzi lewicy, z których ja znam, nie utożsamia się z SLD. Więc jest problem jakiś w naszej partii, dlaczego o tym się nie mówi? To co dotychczas tutaj, o czym rozmawiamy, no to są rzeczy poza nami, uczestniczymy w nich, znamy je, wszyscy bardzo dobrze. Natomiast po spotkaniu z panem oczekujemy, że będziemy mówić o tym, co dla nas jest najważniejsze, czyli lewica, czyli co się dzieje z SLD, czyli jak wyjść z tego, co sobie sami zgotowaliśmy. Bo inaczej to będziemy bleblać o różnych rzeczach, aby nie o tym, jak wzmocnić naszą lewicę, jak odzyskać znaczenie i realizować program lewicy, żeby nie było tak, jak tutaj wszyscy wspominają, że to prawica realizuje to, co my. I my się z tego cieszymy. To jest okropne. Dziękuję. Jeszcze jeden głos. Witam serdecznie, Wojciech Majkowski. Panie Leszku, ja bym zasugerował trzy tematy, które chciałbym teraz poruszyć. Ale krótko. Krótko i zmienię. To jest tak, napływ, potencjalny napływ imigrantów z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. I Bliskiego Wschodu. Sprawy właśnie tej nagonki wojennej, o której pan profesor Bednarczyk powiedział, to jest napędzanie, nakłanianie do wspólnej wrogości przeciwko Rosji. No dokładnie. No i fala protestów różnych grup zawodowych. Ja bym chciał, żeby Sojusz Lewicy Demokratycznej nie zajmował się kodem, tylko zajmował się sprawami bardziej przyziemnymi, czyli tam, gdzie ludzie borykają się z problemami, między innymi. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Za chwileczkę, może w następnej chwili. Przepraszam bardzo, ale nie. Przepraszam, ale nie bardzo wiem, jak odpowiedzieć na to pierwsze pytanie dotyczące jakiejś specjalnej regulacji ustawowej przemysłu włókienniczego, górniczego i tak dalej. Mogę tylko tyle powiedzieć, że tak zwany przemysł lekki, używam terminologii jeszcze z okresu Polski Ludowej, padł ofiarą przekształceń pierwszej kolejności. Znam to dobrze, bo pochodzę z Żyrardowa, gdzie był tylko i wyłącznie przemysł włókienniczy i odzieżowy, a potem przez całe lata byłem w Sądzie Łodzi. I proszę zwrócić uwagę, że głównie kobiety, które pracowały w tym przemyśle, traciły pracę z dnia na dzień, ale nie otrzymywały żadnych rekompensat. Rekompensaty pojawiły się dopiero później, zwłaszcza pod wpływem strajków i protestów tak zwanego przemysłu ciężkiego, czyli hut, kopalń i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze raz powtórzę.
ten upadek polskiego przemysłu nie wziął się znikąd. On się wziął ze świadomej polityki, która miała przyspieszyć proces przekształceń. Jak to profesor Kołodko nazywa, szok bez żadnej terapii. Nam potem, już wtedy, kiedy po latach, po kilku latach doszliśmy do władzy, nie pozostawało nic, jak tylko łagodzenie skutków transformacji. To się nie musiało stać. A skutki tego są do dzisiaj odczuwalne, chociażby w obszarach, w których kiedyś funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne i gdzie pojawia się kolejne pokolenie ludzi bez pracy i żyjących w bardzo trudnych warunkach. Jeżeli chodzi jeszcze o Prawo i Sprawiedliwość, to warto też przypomnieć, że PiS też już rządził. To nie jest pierwszy okres rządzenia. Przypomnę Państwu 2005-2007 i wówczas takie posunięcia jak zlikwidowanie trzeciej stawki podatkowej, czyli prezent dla najbogatszych Polaków. Więc z tym socjalnym charakterem tego ugrupowania różnie w niedalekiej przyszłości bywało. I trzeba też pamiętać, co się działo właśnie w tym okresie 2005-2007. Co do naszej kandydatki na prezydenta. No to, że jak pan mówi, dziennikarze oglądali się na panią Ogórek, to nic dziwnego oczywiście. Ja uważam, że sam pomysł, żeby poszukać dobrze wykształconej kobiety z przygotowaniem dziennikarskim, z rolą eksperta, nie był złym pomysłem. Jak sobie Państwo przypomną, pierwsze notowania zaraz po wystartowaniu pani Ogórek, to były to notowania na poziomie 7, 8, nawet 9%. Potem się ta tendencja załamała. Załamała się z różnych powodów. Także z faktu, że u nas w SLD ta kandydatura nie znalazła dostatecznie mocnego poparcia. Ale też z faktu, że kandydatka postanowiła prowadzić kampanię wyborczą, która nie mogła jej przynieść powodzenia, uznając, że głosy SLD są już niemal pewne, wobec tego postanowiła otworzyć się na inne grupy wyborców, czyli dystansować się do SLD. No to spowodowało bardzo gwałtowny spadek zaufania tego segmentu lewicowego. Warto też przypomnieć, że wielu poważnych kandydatów nie chciało ubiegać się o ten mandat, bo uznawali, że Bronisław Komorowski wygra te wybory w pierwszej rundzie. Pierwsze sondaże, Państwo pamiętają, 60%, 70% dla Bronisława Komorowskiego. Ludzie, z którymi ja rozmawiałem, mówili mi często, słuchaj Leszek, ja chętnie występuję za kolejne 5 lat, kiedy będą prawdziwe wybory. A teraz to są wybory udawane, dlatego że wiadomo, kto wygra. W ogóle można ich nie prowadzić. Tylko od razu powiedzieć, panie Bronisławie Komorowski, proszę bardzo, jest pan nowym prezydentem Rzeczypospolitej. To było przecież powszechne zaskoczenie. No ale na tym też polega urok polityki, co tu dużo mówić. Co do tych spraw, jak pan to nazwał, powrót do średniowiecza, kwestie polityki historycznej i tak, ja podzielam ten pogląd. Prawo i Sprawiedliwość, tak jak odbieram te intencje, to jest partia polityczna, która chce wychować nowego człowieka. A to jest możliwe tylko wtedy, kiedy się pisze historię od nowa albo na nowo. Kiedy się tworzy nowe mity założycielskie nowej władzy. I to widać najlepiej w postaci polityki historycznej. Kreowanie mitu tzw. żołnierzy wyklętych.
jako ludzi bez skazy, których trzeba tylko i wyłącznie naśladować. No dobrze, ale jeżeli uznajemy, że tylko ci mieli rację, to te miliony Polaków, którzy nie poszli do lasu, tylko odbudowali swój kraj, budowali fabryki, uczelnie, budowali domy, budowali nową, pokojową rzeczywistość, to ci Polacy nie mieli racji, ich trzeba potępić. To przecież to jakiś absurd. Ale widzimy taki proces, żeby jakby tą historię, ten mit historyczny zbudować wokół nowych symboli i właśnie jakby na nowo. Jeżeli chodzi o aborcję i tak dalej, no, idziemy w kierunku państwa wyznaniowego, w którym ostateczny głos należy do Kościoła. Zresztą Kościół wcale się z tym nie kryje, bo co chwila słyszymy wypowiedzi hierarchów typu: prawo boskie jest ważniejsze niż prawo stanowione. Czyli parlament, gdzie stanowi się prawo, musi uwzględniać wskazania absoluta, tak, prawa kościelnego. No to jest typowa norma państwa wyznaniowego. Tak jest w państwach teokratycznych, gdzie tak się układa stosunki między Kościołem a państwem. To widać wyraźnie, przecież proszę państwa, dzisiaj nie ma uroczystości państwowej, która nie zaczyna się w Kościele. Właściwie sojusz tronu i ołtarza jest tak bliski, że nawet trudny do rozróżnienia. Kto jest kim? Kto jaką władzę sprawuje? To z punktu widzenia republikańskiego, nowoczesnego państwa jest sytuacja, która nie powinna być tolerowana. Co do tych takich wojennych pobrzmi. Ja oczywiście podzielam ten pogląd. Jakby posłuchać na poważnie wielu polskich publicystów i polityków, to Władimir Putin każdy dzień zaczyna od analizowania tego, co stało się w Polsce. Tak. Smaruje bułeczkę masłem i myśli sobie, co tam Kaczyński powiedział. Zamawia sok z pomarańczy i myśli sobie, a co tam pan Macierewicz powiedział, tak? Pije kawę i myyśli sobie, a co tam Schetyna ciekawe wymyśli. No proszę państwa, przecież to jakiś absurd. Polska dla Rosji jest takim sobie krajkiem, który nie jest uwzględniany w globalnej polityce Federacji Rosyjskiej. No, mamy wspólną granicę, niewielką zresztą, ale mamy. Jesteśmy państwem granicznym. Ale przecież jak Putin chce porozumieć się z jakąś kwestią co do Unii Europejskiej, to przecież nie rozmawia z Warszawą. Rozmawia z Berlinem, z Paryżem. A jeżeli chodzi o kwestie globalne, to rozmawia z Waszyngtonem. No. Takie wypinanie piersi, takie wzdęcia moralne, które co chwila widzimy, to jest po prostu groteskowe. Właściciel czerwonej Corolli i BMW poproszeni są o przestawienie samochodu. No i teraz jeszcze mamy, proszę państwa, takie sugestie, że tu za chwilę pojawią się rosyjskie czołgi. Putin marzy tylko o tym, żeby nas napaść i tak dalej, i tak dalej. To akurat nie jest nic nowego, dlatego że ja państwu przypomnę, że jeszcze za rządów Donalda Tuska przecież pan premier powiedział, że być może nasze dzieci nie pójdą we wrześniu do szkoły. To jest sugerujące. To, co zasugerował, tak? Otóż, proszę państwa,
To jest wszystko niemądre. I szkoda, że Antoni Macierewicz i inni podobni politycy tworzą taką histerię. A co jest w Polsce, na co Federacja Rosyjska oszczyłaby sobie zęby? Co takiego jest? Może jakieś bogactwa naturalne? No nie ma. Może jakieś szczególne osiągnięcia technologiczne? No nie ma. Może jakaś wielka mniejszość rosyjska, której należałoby pomóc? No nie ma mniejszości rosyjskiej. No to co jest do cholery? No chyba, że tak. Ale mam nadzieję, że wojna światowa o Macierewicza nie będzie. Nie będzie chętnych, żeby się wypadować. Więc zamiast starać się jakoś obniżać potencjał napięcia, bo on jest ogromny oczywiście, no to w tej chwili polski rząd jest w awangardzie wzmacniania tego napięcia zbyt niepotrzebnie. A jak zresztą to napięcie kiedyś opadnie, to znowu się okaże, że Rosja prowadzi politykę z Niemcami, Francuzami, Brytyjczykami, a nie z Polską. Bo Polska jest znowu gdzieś tam na końcu, nie liczącym się żadnym partnerem. No i jeśli chodzi o te pytania dotyczące lewicy, to proszę pana, to, że nie wszyscy ludzie polskiej lewicy utożsamiają się z SLD, to jest naturalne. Przecież trudno wyobrazić sobie, że wszyscy będą się podpisywać pod programem SLD i tak dalej, i tak dalej. Na marginesie odczuliśmy to boleśnie w czasie ostatniej kampanii wyborczej. Nam nie dużo zabrakło, proszę pamiętać, 0,4 punktu procentowego, żeby przekroczyć 8%. I gdyby Adrian Zandberg nie poszedł do studia telewizyjnego na debatę liderów politycznych, to dzisiaj bylibyśmy w Sejmie. Bo właśnie ten punkt procentowy co najmniej odpadł nam w momencie, kiedy jakaś część elektoratu lewicego pomyślała sobie, o, coś nowego, ktoś nowy, fajny, ta nowacka taka marna, a ten jest taki błyskotliwy, no to zagłosujemy na razem. Więc trzeba się przyzwyczaić do tej myśli, że my nie będziemy żadnym monopolem na lewicy. Będą inne ugrupowania, może się z nimi będziemy w stanie porozumieć. Natomiast jeżeli chodzi o takie podstawowe fundamenty programowe lewicy, no to przecież wielkich różnic między tymi ugrupowaniami nie ma, tak? Sprawiedliwość społeczna, jaka jest różnica? Że jedni, tak jak my, bardziej chcemy akcentować kwestie społeczne i socjalne, a drudzy chcą bardziej akcentować kwestie światopoglądowe. Większą uwagę przywiązują do problemów światopoglądowych, czy tak zwanej lewicowości kulturowej. Ale lewicowość w pełnym wymiarze to jest jedno i drugie. Tylko problem, jak się rozkłada akcenty i na co polski wyborca jest bardziej wrażliwy. A jak z tego wyjść? Nie ma prostych recept, bo gdyby były, to nie mielibyśmy tych kłopotów, tak samo jak inne partie nie mają tych kłopotów. Można z tego wyjść tylko wtedy, jeżeli sami będziemy przekonani, że można te trudności pokonać, jeżeli będziemy ciągle poszerzać krąg naszych znajomych i naszych zwolenników, jeżeli będziemy bardziej aktywni we wszystkich strukturach społeczeństwa obywatelskiego, czyli tak samo tutaj lokalnych i, proszę Państwa, bardziej aktywni w tych środkach publicznego przekazu, do których mamy dotarcie. Mam na myśli to wszystko, co jest w internecie. I to niezależnie od wieku. Doświadczenia światowe pokazują, że coraz częściej wynik wyborczy jest kształtowany w oparciu o tak zwane media społecznościowe. I ci, którzy tam będą obecni, którzy będą prowadzili dialog, którzy mają swoje strony, swoje konta i tak dalej, będą w stanie narzucić pewną dyskusję, choć oczywiście
nic nie zastąpi bezpośredniego spotkania i uściśnięcia ręki. Jeżeli chodzi o imigrantów, ja to wielokrotnie mówiłem, powiem przy tej okazji. Kanclerz Niemiec popełniła niewybaczalny błąd. Nowy New York Times napisał, że to jest szlachetna głupota. Bo pani Merkel, nie konsultując tego z nikim, nie podejmując żadnych rozmów czy z Komisją Europejską, czy z Radą Europejską, czy z Parlamentem Europejskim, zawiesiła całą procedurę azylową. Otworzyła szeroko ramiona i powiedziała: przybywajcie, damy sobie radę. To był ten impuls, który spowodował gwałtowny, niekontrolowany napływ i nie uchodźcy, bo uchodźcy uciekają przed wojną i uciekają do pierwszego kraju, gdzie wojny nie ma, tylko zwykłych imigrantów. Co więcej, często takich imigrantów, którzy nie zamierzają się asylować, którzy nie zamierzają przyjmować kanonów kulturowych kraju, do którego przyjeżdżają. Nie, oni chcieliby narzucić tym krajom własny system wartości. To jest potworne zagrożenie. Bo wśród nich są także dżihadyści i terroryści. I przez nieobliczalną politykę kanclerz Niemiec stworzyła zagrożenie dla wielu ludzi, dla wielu Europejczyków i dla wielu krajów. Myślę, że Brexit to jest również refleks tych procesów, które się rozpoczęły. Dobre wyniki skrajnych europejskich sił prawicowych w kolejnych wyborach to jest również efekt tego, co się stało. Jak mamy do tego podejść? Nie możemy oczywiście udawać, że dla nas problemu nie ma, ale też trzeba wyraźnie powiedzieć decydentom z Brukseli. Chcecie od nas solidarności z tymi, którzy tej solidarności wymagają, to wam mówimy, nie ma solidarności bez dobrowolności. My możemy się zdecydować na określoną część tych uchodźców, stawiając im warunki, jacy to mają być, a nie brać jak idzie. Nie mówiąc już o tym, że oni przecież nie traktują Polski jako kraj docelowy. Kraj biedny, z niskimi zasiłkami, po co? Nie ma sensu, tak? I tutaj ktoś z Państwa powiedział o Polakach żyjących na obrzeżu. Właśnie powinniśmy zrobić gigantyczny wysiłek, żeby tych wszystkich ludzi, których spotkał często tragiczny los, którzy w wyniku II wojny światowej i wcześniej znaleźli się w dawnym Związku Radzieckim, czy krajach Związku Radzieckiego, że jeżeli chcą wracać do Polski, to powinni mieć taką szansę. Bo jesteśmy im winni tego. Oni nie z własnej woli znaleźli się tam, gdzie się znaleźli. Ale my, polski naród, powinniśmy im pomóc, że mogli wrócić do kraju swoich przodków. I tutaj wykazać ogromną determinację i tutaj zainwestować pieniądze, żeby oni mogli szczęśliwie powrócić. No i ta ostatnia sprawa, o której pan powiedział, żeby się włączać te wszystkie protesty poszczególnych grup zawodowych, no jasne, oczywiście. Oczywiście, tym bardziej, że one mają podłoże na tle rozmaitych obietnic wyborczych, które były składane. Wszystkie te zapowiedzi na kogo nie będą realizowane, bo worek nie jest bez gumy. Nawiasem mówiąc, ja tutaj widzę główny problem, który będzie coraz częściej udziałem rządu PiS-u. Proszę zwrócić uwagę, ten rząd ma bardzo aktywny segment wydatkowy. Pojawiają się rozmaite kolejne zapowiedzi, kolejne propozycje i tak dalej, często słuszne zresztą. Ale nie ma równie aktywnego segmentu, który ma zapewnić pieniądze
na te wydatki. Czyli tej całej struktury gospodarczej, która uruchamia ludzką aktywność, która pomaga przedsiębiorcom i która zapewnia zwiększony napływ środków do budżetu. Ten segment praktycznie nie istnieje. A to, co mówi pan premier Morawiecki, to jest taka ładna pocztówka, ale pusta w środku. Mija 6 miesiąc od pojawienia się tego programu i pan premier Morawiecki nie przyszedł do Sejmu i nie przedstawił całego pakietu ustawowego chociażby. I nie będzie miał tyle pieniędzy, ile się spodziewa na realizację tego. Więc będą kłopoty. Znaczy będzie miał PiS kłopoty, będzie tych protestów więcej, a my musimy być tam, po tej stronie, gdzie ludzie walczą o swój byt, o swoje miejsca pracy, o swoją przyszłość. No bo to jest niezbywalny obowiązek lewicy. Proszę Państwa, w ten sposób dobrnęliśmy do końca. Dziękuję Państwu serdecznie za miłe spotkanie. I na pewno nie jestem po raz ostatni. Zawsze chętnie przyjadę, jak tylko Państwo będą chcieli ze mną porozmawiać. Dziękuję serdecznie. Na pewno nie jest to ostatnie spotkanie. W związku z powyższym, jeżeli Państwo macie jakieś pytania, na Facebooku jest strona SLD Rado. Proszę zadać te pytania tam. My przekażemy i pozyskamy odpowiedź. Ewentualnie przy następnym spotkaniu do tych samych tematów wrócimy. Wybaczcie Państwo, ale czas ma swoje nieubłagane prawo. Niestety, prosiłem o pojedyncze pytania. Jak żeście Państwo zauważyli, pytań było po kilka od jednej osoby. Bardzo duże spektrum tematów, bardzo wiele tych tematów. Pozwólmy odpocząć także panu premierowi. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję.